zaczniemy od tego głównego pytania. Czyli dlaczego poszedł na świt? Jak to się stało? Czy to jest Pana decyzja, czy klubu? Czy klub nie chciał przedłużyć umowy, czy to Pan nie chciał przedłużyć umowy? To jest chyba głębsze podłoże. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, że prezes Sichecki do mnie zadzwonił w tej przerwie, że sytuacja w klubie finansowa robi się różna i powiedział uczciwie: Przemek, będziesz miał ciężko, ciężka sytuacja będzie finansowa i w twojej sytuacji ja bym na twoim miejscu szukał sobie klubu. Także powiem tak, no wiadomo, że ja jestem człowiekiem młodym, ambitnym jak na trenera i raczej chciałem iść do przodu, a nie jakaś tam stagnacja, czy wręcz cofanie się. Dlatego nie interesowało mnie pozostanie w klubie i z ubytkami w składzie i z brakiem możliwości wzmocnień i walką o awans. Dlatego również podjąłem decyzję, że będę szukał sobie nowego klubu. Niedługo musiałem szukać, bo miałem dość, o dziwo, jak na ten rok, to dość dużo propozycji. Wybrałem pierwszoligową. Dalej zobaczymy. Ale czy klub składał Pan jakąś ofertę, na przykład niższego kontraktu, próbował Pan zatrzymać, czy po prostu to już była... To znaczy i klub, i ja sobie równie, tak samo sobie zdajemy sprawę, że już niższego nie mogłem mieć. Ale nie, czy była propozycja w ogóle? Nie. Bo z drugiej strony, no po co miała być propozycja, skoro prezes doskonale zna moją sytuację i wiedział, że ja na niżej po prostu już mnie nie stać. Okej, no nie wiem, czy czyta Pan fora internetowe, ale no, pojawiły się takie informacje, w związku z tą właśnie informacją a propos Pana przejścia, że tam ludzie na forach internetowych porównują Pana do Nikodema Dyzmy. Czy czuje się Pan takim karierowiczem, który teraz zostawia nielojalnie klub? Jak się Pan do tego stosunkuje? Klub, który tak... Powiem tak, odpowiem na pytanie. Ja nie czytam forów internetowych, bo to... Piszą różni ludzie. Piszą ludzie mądrzy, piszą ludzie pijani, piszą ludzie trzeźwi, piszą ludzie głupi, piszą ludzie mądrzy, brzydcy, ładni, tych co żona bije, tych co żona nie bije. I tam sobie jakieś tam ujście znajdują, dlatego ja takich rzeczy... Nie jest to dla mnie żaden wskaźnik ani ten, dlatego takich rzeczy unikam i nigdy nie czytam. To jest pierwsza sprawa. Jeszcze raz powtarzę to, co wcześniej. Zbyt dobrze pracowało mi się w świcie Nowy Dwór. Zbyt dobrą tutaj jakby atmosferę pracy miałem, żebym sam z siebie odchodził. Ja tu chciałem zostać, chciałem jeszcze raz startować w walce o awans przy odpowiedniej zmianie. Po prostu na dzień dzisiejszy klubu na to nie stać. I to może powiedzmy tak, czy nie stać na mnie? Nie, ja nie jestem drogim trenerem, ja jestem... człowiekiem, który kocha swoją pracę i chce za wszelką cenę pracować. Ale tak jak mówię, no, inna koncepcja jest zarządu, inna koncepcja Nowego Dworu, dlatego ja nie będę szedł pod prąd. Poszedłem tak, jak każdy chciał i odchodzę. Tak jak mówię, jeszcze w dzień podpisania kontraktu z kolejarzem Stróże, na 2 godziny przed podpisaniem w spotkaniu, jeszcze zadzwoniłem do prezesa. Prezesie, jak sytuacja, czy podpisywać, czy jednak byśmy się dogadali, jakoś byście znaleźli środki i bym został. On mówi: Przemek, nie stać nas, mamy kłopoty, podpisuj. I taka jest decyzja. Ja mówię, w dzień podpisania kontraktu wyszedłem na chwilę z rozmów po to, żeby zadzwonić do prezesa. No, to teraz chciałem zapytać, bo tak widziałem, że Szymiczek już kiedyś grał u Pana w drużynie. Tak. Taki można powiedzieć, jakby trochę Pana człowiek, którego Pan ściągnął do świtu. I teraz w związku z tą słabszą sytuacją świtu zastanawiałem się, czy będzie Pan próbował ściągnąć kogoś do Stróż ze świtu. Czy ma Pan takich ludzi tutaj stąd, których by chciał Pan podebrać ze świtu? To znaczy ja powiem tak, no wartość niektórych piłkarzy w świcie Nowy Dwór była dość duża, to nie ulega wątpliwości. To są ludzie, którzy sobie na pewno poradzili w pierwszej lidze. Mówię tu o Darku Zjawińskim, który uważam, że nawet by sobie poradził w Ekstraklasie, bo gorsi grają. Na pewno mówię tutaj o Obim i o George'u. I jednym z zawodników, który by sobie powinien poradzić sobie w pierwszej lidze, był
tym bardziej, że grał w Ekstraklasie Piotrek Szymiczek. Stąd dlatego w związku z taką, a nie inną jego sytuacją postanowiłem go ściągnąć w przerwie zimowej do Świtu, bo byłem przekonany, że nam w jakimś stopniu pomoże. I nie myliłem się, nie myliłem się. Co do sytuacji, czy kogoś będę chciał ściągnąć, czy tak dalej, na pewno nie będę na siłę wykorzystywał sytuacji i osłabiał zespołu Nowego Dworu, bo to nie tędy droga. Tym bardziej, że tak jak mówię, życie jest jedno, a ja bym kiedyś chciał tutaj wrócić. To nie ulega wątpliwości. To jest, a co do sytuacji kadrowej w Stróżach, bliżej będę wiedział, tak jak sobie ustaliliśmy, w poniedziałek, wtorek, tam jest grupa zawodników, która wywalczyła utrzymanie w pierwszej lidze, także najpierw muszę ocenić sytuację, jak tam sprawy kadrowe wyglądają. Z tego, co rozmawiałem z prezesem, na pewno będziemy potrzebowali 4-5 wzmocnień i te kroki już tam były wcześniej czynione. Także, tak jak mówię, dalsze odpowiedzi, kogo będę szukał po Polsce, jakich zawodników, dopiero będę wiedział po ośrodku. Odchodzi pan właśnie do klubów, w których w poprzednim sezonie pracowało 5 trenerów. Nie obawia się pan trochę tego, że to może być takie krótkoterminowe tylko przejście? Proszę pana, oczywiście, że się człowiek obawia. Wszystkiego się człowiek obawia, no bo to zaczyna w ogóle, ogólna sytuacja na rynku piłkarskim się robi nieciekawa. To jest raz, że bardzo szybkie rotacje, bardzo szybkie zwalniania trenerów. Bezrobotni się cieszą, ci co pracują się martwią. Robią się sytuacje wręcz nieprzyzwoite, jak czytamy wczoraj w przeglądzie, że trener Kuźma się dowiedział z gazet, że już nie pracuje. To są rzeczy naprawdę ubliżające temu zawodowi. No ale co nam się pozostaje tylko pracować i jak to mówią, nie dać się zwolnić, prawda? I ja będę wszystko robił w tym kierunku, a co będzie, to będzie. Proszę pana, są różne sytuacje, dlaczego zwalniano trenera. No wiadomo, że podstawą jest wynik. Podstawą, ale są sytuacje, kiedy ktoś się pokłócił, ktoś ma inne zdanie, ktoś nie pasuje ogólnie do koncepcji. Tu mogą być jakieś tam wyniki tych zwolnień, ale no... Tak, to, 5 trenerów. To jest dużo, tak. Ale będzie miał pan jeszcze jakiś wybór, jakieś inne kluby? Tak. A może pan zdradzić, jak to było? Nie chciałbym zdradzić, bo ktoś teraz idzie do tych klubów i dowiaduje się, że jest jednym z trzech, jednym z czterech, a to nie jest za przyjemne, prawda? Także... Ale kto były kluby? To były dwa kluby drugoligowe i jeden klub trzecioligowy. Czyli po prostu wybrał pan... Wybrałem, tak, ale wie pan, ja się... To nie jest tak, że akurat wybrałem wyższą ligę. Nie. To było tak, że to była bardzo konkretna propozycja, szybka propozycja, bez jakichkolwiek tam niuansów, pewna. Dlatego, a te pozostałe to były formy rozmów, formy zapytań, formy uzgodnień pewnych rzeczy. A to wie pan, tak jak mówię, to może mogło być, ja byłem być może jednym z kandydatów, tak? Mogłem być trzeci, czwarty, piąty. I teraz jadę na rozmowy i dowiaduję się, że jednak mnie nie wybrano. Tak? A tutaj była konkretna propozycja, chcemy pana. I koniec. Także zdecydowałem się na tą konkretną ofertę. No dobrze, też chciałem zapytać o ten pobyt w Świcie tutaj. Mm-hmm. Takie już podsumowanie jakby sezonu, tak już trochę na chłodno, nie? Z tej konferencji, to teraz po ostatnim meczu, tylko teraz, jakby tak pan powiedział, po całym sezonie, czego tak naprawdę zabrakło do tego awansu? Nie powiem. Ja sobie myślałem nad tą odpowiedzią, ja sobie przeanalizowałem wszystko. Podsumujmy, że zdobyliśmy 61 punktów, to nie jest mało. Rok temu by dostarczyło do awansu, w tym roku nie wystarczało. Czy mam coś sobie do zarzucenia? Na pewno. Parę błędów człowiek popełnił. Nie w niektórych momentach za późno zareagowałem na daną sytuację. Dlatego, że jestem człowiekiem, który jak komuś zaufa, ufa do końca. A tak nie powinno być. Powinien człowiek jednak mimo wszystko wyłączać się i chłodnym okiem przeanalizować pewne sprawy i wtedy podjąć taką decyzję. Ja liczyłem, że każdy myśli tak jak ja. A tak nie było. I to była jedna z przyczyn braku awansu. To była jedna z przyczyn braku awansu i tej kropki,
bo nie dużo brakło i tego bardzo żałuję. Ja okres w świcie będę wspominał bardzo dobrze. Myślę, że i ludzie, którzy tutaj pracowali ze mną, i cała otoczka klubu, tak, czy kibice, czy ten, widzieli moje zaangażowanie, moją pracę. W jakimś stopniu nigdy nie odebrałem złych sygnałów. Także myślę, że będzie oceniona praca pozytywnie. Myślę, że każdy żałuje tego, że mogliśmy ten krok naprzód zrobić. I ja też tego żałuję, bo to jest dla mnie przede wszystkim bardzo ważny krok i tego nie mogę, to mnie boli. To mnie boli, ale tak jak mówię, no, to co powiedziałem wcześniej, no, nie wszyscy może aż tak w tą stronę podążali i stąd tak się taka sytuacja się utworzyła. Ale to znaczy, to bardziej chodzi o to, że pan się nie dogadał z niektórymi zawodnikami, czy niektórym zawodnikom nie zależało na awansie? Kto panu powiedział, że tu chodzi o zawodników? Kto panu powiedział, że tu chodzi o członków zarządu? Nie. Ja zostawiam to niedopowiedziane i nie chciałbym tego, bo tak jak mówię, życie jest jedno. Po co? Ja myślę, że tak jak rozmawiałem z zarządem, który bardzo pozytywnie moją pracę ocenił, i myślę, że tak, niech to pozostanie. Ale może jeszcze jakieś takie słowo, chociaż co można by tu zmienić w klubie, czego brakuje? Tu już nie chodzi o to, żeby jakoś klub pogarbić, tylko taka konstruktywna krytyka, co pan w porównaniu już z innymi klubami, w których pracowałby, uważa, że mogłoby zostać zmienione w tym klubie? Dużo, proszę pana, dużo powinno zostać zmienione. Wie pan, nie chciałbym o tym mówić. Nie chciałbym o tym mówić, bo to zawsze ktoś takim powiedzeniem będzie ruszony. A ja bym nie chciał za sobą, żeby ktoś czuł się pokrzywdzony przeze mnie, bo ja jestem człowiekiem z zewnątrz i ja przyszedłem tutaj do pracy, wykonywałem ją jak najlepiej, a cała działalność klubu opiera się na ludzi z tego miasta, na ludziach z tego miasta. I na tyle, ile mogą, robią coś. Czasami to wystarczy, czasami nie wystarczy, ale na pewno nie można tego ocenić negatywnie. Są pewne rzeczy, niuanse, które mogą pomóc, bo o rzeczach niektórych decydują detale. I tych detali niektórych brakło. Nie chciałbym o tym mówić, tak jak mówię. Ja myślę, że zostawmy to tak, jak jest. Chciałem zapytać jeszcze o Tomka Reginsa, który prawdopodobnie obejmie teraz świt. On był pana asystentem, jak pan go ocenia jako trenera, tylko nie ma jeszcze doświadczenia, ale z tego, co pan widział. Ja z tego, co widzę, to powiem, no tak, no on prowadził zespół juniorów i to z niezłymi wynikami. To jest, tak jak mówi pan, to jest człowiek bez doświadczenia, ale no gdzieś to doświadczenie musi zdobywać, tak? No właśnie, tak, właśnie chciałem zapytać, jak go pan ocenia teraz. Także ja myślę, że przy odpowiedniej pracy, przy odpowiednim przykładaniu się, to jest człowiek na odpowiednim miejscu. To będzie, ja już to mówiłem wcześniej, że to będzie kiedyś dobry trener. No dobrze, jak pan teraz widzi przyszłość świtu, jak wiadomo są te problemy finansowe, uważa pan, że raz będzie się stać świt, jeżeli pozbędzie się powiedzmy kilku takich ważnych zawodników? No ale to nie jest jeszcze powiedziane, czy się pozbędzie. Dlatego powiedzmy sobie szczerze, jeżeli trzon zespołu zostanie, a być może tak się zanosi, to jest zespół znowu na awans. A jeżeli odeszłoby, powiedzmy, dwóch czy trzech? Zależy kto. Zależy kto. No, przypuśćmy, no odchodzi Darek Zawiński, ale przychodzi na jego miejsce następny napastnik, tak? Który akurat się wkomponuje, wejdzie w zespół i będzie dobrze to wyglądało. Także tu myślę, że trzeba patrzeć, co się straci i na to miejsce ściągnąć. Patrzeć należy na to, żeby ten trzon zespołu jednak został. Ja to powiedziałem, jeżeli rozmawialiśmy tak 4 tygodnie przed końcem ligi, 5 tygodni, gdzie jeszcze była ta szansa na awans, były tam pewne koncepcje, co przy awansie, co przy braku awansu, to wiadomo, przy awansie do pierwszej ligi trzeba będzie tych 6-7 zawodników ściągnąć i wzmocnić zespół. Przy braku awansu trzeba będzie martwić się o to, żeby jak najwięcej zawodników zostało. I wtedy to jest jakiś klucz. Jeżeli tutaj będzie zadbana sytuacja o to, żeby zadbać o to, żeby ci ludzie stanowiący trzon zespołu zostali, dobrać czy już młodszych piłkarzy, bo tak już trzeba na to patrzeć, zależy co będzie, na to dwa
wzmocnienia, to jest wciąż zespół, który powinien awansować. A czy jakby pan został jeszcze na kolejny sezon, są tacy zawodnicy, których by się pan już pozbył sobie drużyny, znaczy których już by pan uważał ich za takich zawodników do wymiany? Tak. Może by powiedzieć, jacy zawodnicy? Nie. No dobrze, no to ja to właściwie tyle, chyba że jeszcze Adam. Ja już nie mam też. Tak, dobrze, to dziękuję bardzo. Również. Powodzenia.